Witajcie moi drodzy, ja chciałam dzisiaj powiedzieć na temat witamin, jakie witaminy wybierać, bo często pytacie właśnie, jakie są najlepiej przyswajalne i w ogóle, czy te warto kupować, czy te warto kupować. Ja tutaj nie podam żadnych oczywiście konkretnych firm, natomiast mogę Was nakierować w związku z tym, o co pytacie. Najważniejszą rzeczą, żeby się dobrze przyswajały witaminy, są czyste jelita. Odblokowane jelito, czyste jelito, bez pasożytów, tak jak mówiłam w poprzednich filmikach. Często jest tak, że pasożyty zjadają nam te właśnie witaminy, które dostarczamy. Czasami jest to bardzo nieodpowiednie, żeby się zabierać najpierw za witaminoterapię, nie oczyszczając jelita. Dlatego powtarzam to już po raz kolejny, najpierw oczyszczamy jelito, żeby po prostu te witaminy zostały wchłonięte na tyle, na ile potrafią, na tyle, na ile mogą przez nasze jelita być wchłonięte, a nie po to, żeby pasożyty nam to tym się żywiły. Więc jeśli już oczyścicie jelita, poprawia się wchłanialność. Jak porobicie sobie trochę lewatyw, to też się poprawia działanie jelita, bo wiadomo, że w jelicie się wchłaniają substancje odżywcze. I wtedy możemy przejść do witaminoterapii. Czasami jest przy różnych stanach chorobowych taka sytuacja, że trzeba zastosować dawki uderzeniowe pewnych witamin. Dlatego nie zawsze, nie każda dawka jest do każdego stosowana. Każdy z nas jest inny i potrzebuje w związku z tym odpowiedniego pokierowania. Ile trzeba zjeść takich witamin. Czasami na opakowaniach jest oczywiście minimalna dawka podana, więc ludzie właśnie zjadają taką minimalną dawkę i ona niestety, ale nie działa. A poza tym jeszcze, jeśli masz na przykład taki suplement, który zawiera w sobie stearynian magnezu, no to po prostu możesz go już od razu wyrzucić, dlatego że nie ma wchłanialności, on blokuje wchłanianie po prostu tych substancji czynnych, więc czytajcie etykiety, to jest też ważne, nie tylko na produktach spożywczych, ale również na lekach, na suplementach, na kosmetykach, wszystko czytamy. Idąc do odpowiedniego sklepu zielarskiego, bo tutaj nie polecam kupowania suplementów z apteki, ponieważ tam są małe dawki. Generalnie zalecenia ogólne są takie, że dawkę powiedzmy witaminy D dla dziecka to jest 800 jednostek, to jest w ogóle za mało. Więc największą dawkę, jaką znajdziecie witaminy D w aptece, no to jest 4000 maksymalnie jednostek w jednej tabletce. Natomiast jak kupujecie suplementy z medyczno-zielarskiego lub na internecie czasami, to tam już te dawki są większe i można takie coś z powodzeniem zastosować. Trzeba oczywiście znać odpowiednie firmy, które produkują dobrej jakości suplementy, bo nie każda firma oczywiście jest odpowiednia. Natomiast tego się dowiadujecie na konsultacjach. Ja tutaj nie mogę podawać żadnych firm. Przede wszystkim wchłanialność. Musicie wiedzieć o tym, że witaminy, które są w twardych tabletkach, właśnie tak jak mówię, jeszcze z dodatkiem tego stearynianu magnezu, to w ogóle się nie wchłaniają. A część suplementów, mi się wydaje, że nawet duża część z apteki takich właśnie rzeczy jest niestety z tym wypełniaczem. W tej samej cenie można znaleźć dwa różne suplementy, dwa rodzaje różnych suplementów. Jeden może być gorszy, drugi może być lepszy, oczywiście pod kątem wchłanialności, bo to zależy jeszcze jaka forma witaminy jest w danym preparacie. Najlepsze witaminy pod kątem wchłanialności są to witaminy do picia. Witaminy później w kropelkach, tylko czasami, no wiadomo, trzeba sprawdzić, ile tych jednostek jest w jednej kropli. Bo czasami się pytam, ile pani spożywa, ile pani zażywa. Jedną kroplę. Ale mi to nic nie mówi, tak? Trzeba sprawdzić, poczytać, ile jest jednostek w jednej kropelce i wtedy sobie pomnożyć to. Żeby na przykład dostarczyć 8 czy tam 5 czy 8 tysięcy witaminy D3, to trzeba policzyć sobie. To nie tam jest napisane z tyłu na pakowaniu 3 razy dziennie po jednej kropelce. Słuchajcie, no podchodźcie do tego świadomie, musicie wiedzieć, musicie sobie to przeliczyć. Właśnie to jest ten minus stosowania kropli, że zazwyczaj ludzie nie wiedzą, ile zażywają po prostu tego preparatu. Czasami jest to zdecydowanie za mało. Więc tak, do picia krople w kapsułkach takich żelowych, z płynem w środku i
No i takie kapsułki, wiecie, co w proszek w środku. Później już na samym końcu są dopiero tabletki twarde, czyli właśnie takie, gdzie one są już, no nie, to jest po prostu tabletka, powlekana czy niepowlekana, nieważne. Takie minerały jak magnez trzeba też uważać, bo często właśnie, o ja tam tyle zapłaciłam, a ten magnez taki drogi, a to jest twarda tabletka, sterynian magnezu jest w niej. To co z tego, że to jest reklamowane, to tym bardziej nie powinniśmy tego kupować. Więc nie słuchajcie tego, co jest w reklamach. Musi być dobra forma magnezu. To nie jest tak, że każdy, a bo magnez, ja mówię, ale jaki? No magnez B6, no taki jak w reklamie, tak? No właśnie nie. Nie wydawajcie pieniędzy na marne. Formy, najlepiej przyswajalne formy magnezu to właśnie siarczan magnezu, jabłczan magnezu, chlorek magnezu. To są po prostu formy, które się dobrze przyswajają. Tak samo jak witamina C. Macie dwie formy na podstawowe witaminy C. Jest to kwas L-askorbinowy, czyli kwaśna forma witaminy C. Najlepiej ją pić przez rurkę, żeby sobie nie wpływać na szkliwo zębów. Trzeba później również popić wodą, żeby wypłukać ten kwas. Lub dla tych, co nie mogą pić kwaśnego ze względu na to, że mają tam problemy żołądkowe czy jakieś tam nadwrażliwe jelito, no to wtedy piją askorbinian sodu. To jest zasadowa forma witaminy C. I obie są bardzo dobre, dobrze przyswajalne i naprawdę warto to stosować. Tak samo cynk, selen, jod, to naprawdę są ważne rzeczy. Jaki preparat wybrać, co konkretnie, ile tego zażyć. Nie zawsze ta dawka jest odpowiednia, ta, która jest napisana na opakowaniu. Bo to się zwiększa, jeśli człowiek ma bardzo duży niedobór pewnych witamin czy minerałów. To oczywiście trzeba najpierw sprawdzić na badaniu. No, uważajcie, co kupujecie, po prostu szkoda pieniędzy, bo i tak wam to nic nie da. No, są osoby, które mówią, o ja takie tutaj jem garść takich tych suplementów. No to wiadomo, że skoro garść i nic, żadnej poprawy nie ma, nic się nie dzieje, no to co znaczy? No znaczy to, że właśnie jest złe wchłanianie prawdopodobnie pasożyty w organizmie, czyli one nam pochłaniają część tych suplementów czy tych witamin. Wchłanianie jest zaburzone i złe suplementy wybieramy, tak? No złe formy tych suplementów, złe formy tych witamin i minerałów. No to tyle chyba na dzisiaj. Uważajcie, co kupujecie, przemyślcie to dwa razy, poczytajcie sobie konkretnie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Hej!